Policjantka. Budowniczka. Chirurgini. Chirurgenka. Magiczka. Polityczka. Hydrauliczka. Bankówka. A kierowca? Kierowczyni. Brzmi dziwnie? Niepoważnie? Śmiesznie? Czy żeńskie końcówki zawodów, czyli feminatywy, naprawdę są tak nieoczywiste? Przeprowadziliśmy badanie, w którym wzięło udział 250 dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce. Podzieliliśmy je na dwie grupy. Każda z nich otrzymała to samo zadanie, ale inaczej sformułowane. Cześć! Waszym zadaniem będzie namalowanie osoby zajmującej się nauką. Osoba zajmująca się nauką. A waszym zadaniem będzie narysowanie naukowca. Czas start! Narysowałam takiego naukowca, który bada kosmos. Ja narysowałam naukowczynię. Bul, bul, bul. Kap, 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 kap. Kap. Cześć, Maciek. On jest naukowcem. Dlaczego narysowałeś chłopca? Dlatego, że zawód naukowiec kojarzy się bardziej z chłopakiem, a nie z dziewczyną. Dobrze, słuchajcie. Kto z was narysował mężczyznę? Kto narysował kobietę? Dlaczego tak wiele osób namalowało mężczyzn? Bo pani, jak pokazywała kartkę, to było napisane naukowiec, a jakby pani jeszcze dopisała naukowczyni, to by może więcej osób narysowało dziewczynę. Dlatego, bo chłopcy są twardzi. I co, i naukowiec musi być twardy? Wcale nie, ja jestem twardsza od mojego brata. W wyniku naszych ogólnopolskich badań okazało się, że wśród dzieci, które miały narysować naukowca, tylko co piąte narysowało naukowczynię. A w grupie, która miała narysować osobę zajmującą się nauką, portretów naukowczyń było dwa razy więcej. Mówienie o zawodach i stanowiskach nie tylko w formie męskiej sprawiło, że dzieci częściej rysowały kobiety. Język ma wielką moc. Kształtuje nasze myślenie o świecie. Może widzicie tu przyszłą konstruktorkę, strażaczkę lub pielęgniarza? Dzięki feminatywom możemy wyrównywać szanse i zerwać ze stereotypami. Wystarczy słowo, by zacząć zmianę. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata.